Cryptomasters przedstawiają... Ok, teraz mamy pytanie od użytkownika Wally. Jak żyje się w Dubaju? Ciepło. Obecnie nie mieszkam, w tym okresie nie mieszkam w Dubaju, bo jest za ciepło. No z powodu przeprowadzki mojej firmy na Maltę częściej myślę, że będę na wyspie niż w Dubaju. Choć w okresie od listopada do kwietnia przebywam w Dubaju. A nie jest to związane tylko z samym mieszkaniem, prowadzę też tam biznes, więc to też jakby od tego zależy. Prowadzimy tam kopalnię bitcoinową między innymi i biznes związany z blockchainem, czyli kwestią tam urzędów, które łączymy właśnie pod kątem blockchaina. Więc to tak trochę połączenie, jakby dalej robię jakieś biznesy, no to nie tylko i wyłącznie już stanę na laurach, jak to wszyscy myślą, że już koniec i nic więcej nie robię, no jednak trochę się jeszcze zajmuję innymi tematykami. Pochłonęła mnie ta technologia, więc jeżeli są takie możliwości, to po prostu je wykorzystuję. A Dubaj jest takim miejscem, pamiętajmy, bardzo bogatym, co powoduje, że ściąga mnóstwo osób technologicznych i ściąga mnóstwo specjalistów. Właśnie dzięki temu ten kraj, Emiraty Arabskie tak szybko rozwijają się. Ale żyje się nawet niemal źle. W tym okresie myślę za bardzo, 60 stopni jest aż niemożliwe do przejścia, chociaż jeszcze nie teraz, w sierpniu. W sierpniu będzie prawie 60 stopni, więc jeżeli Państwo chcecie wyjechać do Dubaju, jeżeli mogę zrobić reklamę, to pamiętajcie listopad, grudzień, styczeń, luty. Na pewno nie w wakacje, bo to jest najgorszy okres nie do przeżycia dla Europejczyków. Zostaną na przystankach, bo są klimatyzowane. Tak, są, dokładnie. Też byłem w szoku, byłem pierwszy raz i pomyślcie sobie Państwo, że faktycznie jest klimatyzowany przystanek autobusowy. Nie? No to...